Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19, ponownie spotykamy się na antenie Tyflo Radia w audycji Tyflo Podcast na żywo. Przypominam, że zarówno Tyflo Radia, jak i tego, co z Tyflo Radia wychodzi w później w formie podcastów, możecie słuchać na stronie www.tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Spotykamy się kilka razy w tygodniu na żywo, żeby porozmawiać o różnych ciekawych rozwiązaniach dla osób niewidomych i niedowidzących pośrednio lub bezpośrednio związane z tą grupą użytkowników urządzeń różnorakich oraz nie tylko urządzeń. Natomiast dziś będziemy rozmawiać o podróżach, a konkretnie o podróżach pociągiem, a jeszcze bardziej konkretnie to o tym, jak sobie taką podróż zaplanować albo jak się w niej zorientować za pomocą podręcznego rozkładu połączeń pociągów. Różnie się o polskich kolejach państwowych mówi, różne skróty, a właściwie różne rozwinięcia są skrótu PKP, ale nie da się ukryć, że bardzo ciekawe rozwiązanie stworzyli w zakresie komunikacji z użytkownikiem i sprawdzania połączeń. Mam na myśli aplikację Bilkom, która to aplikacja dostępna jest na 3 platformy mobilne: Windows Phone, której dziś nie pokażemy, Android, którą dziś pokażemy, i iOS, którą też dziś pokażemy. Z Androidem będzie ciekawie, ale o tym za moment. Na dobry początek witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Patryk Waliszewski, po raz drugi w tym tygodniu. Witaj, Patryku. Cóż, tak bywa, witam. Dzisiejszą naszą audycję realizuje Tomek Bilecki. Ja jeszcze od razu podam nasze namiary kontaktowe, gdyby ktoś miał jakieś pytania, chciał zadzwonić, porozmawiać na temat programu Bilkom, bo to właśnie dziś jemu jest poświęcona ta audycja. 123 834 835 to telefon stacjonarny, tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net to Skype. Wspomniałem, że będzie dziś w sposób ciekawy przedstawiona wersja programu Bilkom na Androida, a to dlatego, że ty, Patryku, jesteś nietypowym trochę użytkownikiem Androida, takim niestandardowym, i teraz się tłumacz. Bez przesady, że nietypowym. Po prostu używam takiego telefonu, w którym tłumaczowi się chyba troszeczkę nie chciało, i używam telefonu w języku angielskim po prostu, aparatu. I aplikacje na Androida mają taką tendencję, że jeżeli mamy jakąś jeżeli mamy system w danym języku, to one lubią sobie ten język systemu śledzić, zresztą podobnie jak aplikacje na system Windows. I iOS zresztą też, bo jeżeli coś mamy zlokalizowane na przykład w języku polskim, no to bardzo często jest tak, że po prostu interfejs tej aplikacji jest po polsku, jeżeli mamy polski system operacyjny. Ja mam całe szczęście polskiego iOS-a, więc będziemy w stanie dziś pokazać Bilkoma z dwóch stron, ze strony Androida i ze strony iOS-a, pokazać różnice, bo pewnie jakieś będą. Dziś taka audycja trochę jako ciekawostka, a trochę jako rzeczywista taka chęć zaprezentowania możliwości tej aplikacji, bo ona jest naprawdę przyjemna, mimo takich drobnych niedogodności związanych z dostępnością, o których na pewno też dziś sobie powiemy. A zatem proponuję, żebyśmy zaczęli. Ja może pokażę na dobry początek. Odblokujemy sobie iPhone'a. iOS 7.0.3, od razu jeszcze powiem, to jest system, na którym to prezentuję. Dziś uaktualniłem i zobaczymy, jak też ten najnowszy iOS będzie sobie działał. Ty, Patryku, jaką masz wersję Androida u siebie? 4.1.2. Okej, no to już wiemy. Zakładką TouchWiz od Samsunga. To już wiemy, na czym stoimy. Uruchomiłem już aplikację Bilkom. Na dole tej aplikacji mamy 5 zakładek. Info. Karta. Idąc od prawej strony mamy info.
Objazdy. Info. Objazdy. Odjazdy. 4 z 5. Lokalizacja. Karta. 3 z 5. Zaznaczone. Rozkład jazdy. Karta. 2 z 5. Ulubione. Karta. 1 z 5. Myślę, że to nie wymaga tłumaczenia. A teraz, Patryku, proszę bardzo. No właśnie, zaczynamy zabawę, bo już widzę pierwszą różnicę z perspektywy Androida i z perspektywy eksploracji gesturami. Aplikacja już od razu prezentuje się inaczej. Ja sobie też odblokuję urządzenie. 1905. Czy nie jest za głośno? Nie, nie. Device unlocked. Touch with home. Urządzenie odblokowano. Apps. Aplikacje. Widgets. Done. Advanced all share and record a free audio view. Welcome. Dropbox. Nie Dropbox. Clock. Chrome. Captain TT. Camera. Cal. Broadcast myself. Welcome. Tu wchodzę. Welcome. Edit box. Record Germany. Od razu jesteśmy w polu edycji. Skąd? W polu edycji sprawdzania rozkładu jazdy, czyli od razu jesteśmy na karcie rozkład jazdy, jakby idąc z iPhone'a. Co więcej, zamknąłem przed momentem aplikację Bilkom i jest ona na tyle inteligentna, że pamięta mój ostatni wpis, czyli Wrocław Główny. Bo akurat testowo wprowadzałem sobie takie połączenie. Tak, bo ona będzie pamiętać tego typu rzeczy. Zatem natomiast ta aplikacja od góry teraz wygląda tak, idąc eksploracją niedotykową, nie gesturami w prawo, w lewo podobnymi do iPhone'a, tylko patrząc ekran od góry do dołu. To znaczy nie, ja akurat, może ja to uściślę, bo ja po prostu pokazałem, dotykając na samym dole interfejsu tej aplikacji te zakładki, więc teraz może pytanie, czy rzeczywiście tak jest, tak samo jest w Androidzie. Też mamy te 5 zakładek? Nie. Extended search date. Od razu lądujemy na zakładce jakby rozkład jazdy chyba po iPhone'owemu. Ten interfejs jest zupełnie inny, jak się okazuje. W menu pod lewym klawiszem u mnie wirtualnym mamy pozycję. Take me home, opposite direction, settings, about. Takie mamy. Take me home bierze naszą lokalizację z GPS, gdybym miał teraz włączone usługi lokalizacji, i wyszukuje pociągi do lokalizacji, z której pierwszy raz korzystałem w aplikacji. Take me home. Lub która jest zaznaczona jako mój jakby dom, punkt startowy. Opposite settings, opposite direction. W przeciwną stronę, czyli mamy zakładkę odjazdy tak naprawdę. Settings. Ustawienia. About. I o programie. Take me home. I to jest wszystko w menu. Welcome. Więc co ty, Patryku, chciałeś pokazać teraz? Ja chciałbym pokazać to, jak prezentuje się główne okno z perspektywy Androida, więc może pokaż mi, ale no to pokaż. Całe okno z perspektywy iOS-a i dobrze. Ja potem będę w stanie to przyrównać do... To znaczy tak, tylko którą zakładkę mam pokazać, bo... Tę, na której lądujemy wpierw. Odpalając aplikację. Szczerze mówiąc, to nie wiem, w której lądujemy wpierw, czy ona przypadkiem nie pamięta tego. Ja myślę, że najlepiej będzie pokazywać na konkretnych czynnościach, które będziemy wykonywać w tej aplikacji. Więc teraz na przykład mamy tu w iOSie zakładkę, zaznaczone, ulubione, która się nazywa lokalizacja. Zakładka lokalizacja to jest to, o czym ty mówiłeś, co nazywa się Take Me Home. I ja teraz może spróbuję tej zakładki użyć, a ty później spróbujesz użyć u siebie tej funkcji. Więc ja teraz wchodzę w tę zakładkę, bo ja mam usługi lokalizacyjne włączone. Ty będziesz w stanie włączyć je jakoś w miarę prosto? No będę w stanie. Najwyżej Google pozna mój dom, moje mieszkanie. Dobrze, więc w takim razie włączam lokalizację. Zaznaczone. Właściwie lokalizacja. I co my tu mamy? Map show boy. Przycisk. Map screen map. No właśnie, to są takie rzeczy, które są średnio dostępne. Lokalizacja. Map screen. Map show boy. Map show stadions. Lokalizacja. Nagłówek. Aktualna pozycja. Odjazd z nagłówek. 20,2 km. Jeżów. I właśnie, z racji tego, że jestem w miejscowości, która nazywa się Rawa Mazowiecka. Rawa Mazowiecka to jest bardzo ciekawa miejscowość ze względów takich infrastrukturalnych, bo wcale to nie jest małe miasto. Ma około tam 20 kilka tysięcy mieszkańców, ale nie ma czynnego dworca kolejowego. Ja się bardzo zdziwiłem, ale tak jest. I teraz najbliższe stacje
mamy następujące. Mamy Jeżów, to jest 20 tam kilometrów. Więcej informacji, 22,6 kilometrów. Dąbrowice Skier. Dąbrowice Skier. Więcej informacji, czyli pewnie Skierniewickie. 24,5 kilometrów. Przyłęk Duży. Przyłęk Duży. Więcej informacji, 24,8 kilometrów. Zaosie. Zaosie. Więcej informacji, 24,8 kilometrów. Płetwia. Więcej informacji, 24,9 kilometrów. Rogówtow, Wózk. Więcej informacji, 25,0 kilometrów. Skrzynki. Więcej informacji, 25,1 kilometr. Skierniewice. No i w bardzo pewnej okolicy mieszkasz. Tak, na przykład mamy Skierniewice. Wchodzimy sobie w te Skierniewice. Edycja, wybierz cel. Anuluj. Pole i teraz edycja, wybierz cel. Od razu, w momencie kiedy wpisuję, kiedy mam pokazane już te Skierniewice, wybrałem sobie, że chcę odjechać ze Skierniewic i mogę wpisać cel. Więc poszukamy sobie na przykład Warszawy, Warszawy Centralnej, dajmy na to. Duże Z, duże S, duże W, A, A, R, E, R, R, D, S, S, Z, Z, A, A, W, W, A, A. Warszawa. Szukaj. Wpiszemy szukaj. Zobaczymy, co on tu nam znajdzie. Warszawa Wawer. Warszawa Centralna. O, znalazł od razu. Tu on, proszę Państwa, podaje oczywiście ileś tam tych propozycji. Warszawa Wschodnia. Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna. Warszawa Zach. Warszawa. Warszawa, Warszawa, Warszawa Wschodnia. Warszawa Zachodnia. Warszawa Zoo. Warszawa Anin. Warszawa Koło. Warszawa Praga. Warszawa Ursus. Warszawa Wawer. No jest tych trochę stacji daleko różnych. Cię zagnał. Tak, tak, tak. Warszawa Anin. Warszawa Zoo. Warszawa Zachodnia. Nie chcę do Zoo. Warszawa Wschodnia. Warszawa Centralna. Chcę do Warszawy Centralnej się dostać. Do Warszawy Centralnej. Rozkład jazdy. Expand. Przycisk. I co my tu mamy? W tym momencie przenieśliśmy się już na rozkład jazdy, czyli konkretne szukanie połączeń, które no już jest taką jakby operacją, o którą w tym całym programie chodzi. Więc ja to jeszcze też może od razu tak na szybko pokażę. Mamy tu przycisk Expand, którego na razie nie uaktywniam. Rozkład jazdy. Ale. Z, Skierniewice. Ze Skierniewic. Przestaw Z, Skierniewice. Do Warszawa Centralna. Do Warszawa Centralna. Przestaw do Warszawa Centralna. Przycisk. Tu mamy takie przyciski, które iOS rozpoznaje jako można przeciągnąć. O co chodzi? Chodzi o to, że gdybym na przykład w tym momencie się rozmyślił i chciał jechać nie ze Skierniewic do Warszawy Centralnej, a z Warszawy Centralnej do Skierniewic, to wystarczy, że ja po prostu ten przycisk... Do, przestaw do, Warszawa Centralna. Warszawa Centralna. Przycisk. Można przeciągnąć. Stuknij dwukrotnie i przytrzymaj, poczekaj na sygnał, a potem przeciągnij w wybrane miejsce. Przesuwam sobie... O. Przeniesiony nad Z, Skierniewice. O. I puszczam. Przestaw do, Skierniewice. Przycisk. I teraz... Można data, dziś, zaznaczone, odjazd. Przyjazd, szukanie. Z, rozkład jazdy. Z, Warszawa Centralna. I już mam. Z Warszawy Centralnej okazuje się, że chciałbym się wybrać do Skierniewic. Ale ja się nie chcę wybrać z Warszawy Centralnej do Skierniewic, tylko ja się chcę wybrać ze Skierniewic do Warszawy Centralnej. Rozkład jazdy. Więc. Z, Warszawa Centralna. Przestaw Z. Znowu. Warszawa Centralna. Przycisk. Naciskam dwa razy i to drugie stuknięcie to jest z przytrzymaniem tak zwanym. Przeniesiony pod do Skierniewice. I puszczam. Przestaw Z, Skierniewice, przycisk, do, Warszawa Centralna. Co my tu jeszcze mamy? Zaznaczone, przyjazd, zaznaczone, odjazd. Ma nam wyszukiwać przycisk. Odjazdu. Dwa. Przyjazd, przycisk, 2 z 2, szukanie, przycisk, znak kopii. I to jest tyle. Telekom spółka ZO. O, szukanie, przyjazd, zaznaczone, data, przestaw. A jeszcze to mi umknęło, o, pod stacją. Data, dzisiaj, mamy SR, datę. 23 października 2013, czas, 19:11. Bierze nam aktualną datę, oczywiście, jeżeli w to wejdę. Data i czas, anuluj, data i czas, gotowe, data, dzisiaj, SR, 23 października 2013. Tak, to możemy zmienić, tak? Tak, możemy zmienić. Czas, datę. 9, zaznaczone. Trzeba odjazd, po prostu czas, to data, jeszcze dzisiaj, stuknąć. 23 października 2013. Data, przykład, dzisiaj, czas. Data, dzisiaj, 75%. Gotowe. O, data, czas, zaznaczony. Przyjazd, teraz, za 15 minut. Przycisk. O, tu jeszcze mamy takie przyciski. Za 1 godzinę, dzisiaj, 19. O. Dzisiaj, wybieracz. I mamy tak. Mamy dzisiaj. Aby zmienić, 24 października. Dajmy na to, ZW. Przestawimy na jutro. 19, wybieracz. Godzinę, też sobie cofniemy trochę. Wartość,
18, 7, 16, 15, 14, 13, 12. Na przykład na godzinę 12. I w tym momencie zmieniłem kryteria czasowe. Data, jutro, i jeżeli chodzi o datę. 24, gotowe, przycisk. No i teraz. Data i czas, gotowe, przycisk. Gotowe. Rozkład jazdy. Z, Skierniewice. Ja jeszcze wspomniałem o tym, że mamy coś takiego jak taki przycisk, który się nazywa. Expand. Tutaj. Expand, tak. Zaznaczone. Data, Z, rozkład jazdy. Expand. Już go szukam, przycisk. Jest expand. Yes. Ten przycisk expand, jak go uaktywnię. Expand. I teraz przechodzimy sobie znowu w prawą stronę. Rozkład jazdy Z, przystęp do Warszawa Centralna. To jest to samo. Data, o. Przez, stacja. Mamy jeszcze przez. Mogę wpisać, przez jaką miejscowość chciałbym jechać. Jeżeli zależałoby mi na jakiejś konkretnej miejscowości. Data, jutro, CZW, 24 października 2013, czas, 12:10. Zaznaczone, odjazd, przyjazd, środki transportu, to jest to samo. Wszystkie. I teraz. Bistrus Urelit, przycisk, czas przesiadki, normalny. Bistrus Urelit, tylko połączenia bezpośrednie. Tylko połączenia bezpośrednie, przełącznik, wyłączone. No właśnie. Czas przesiadki, normalny. Na przykład zobaczmy. Zaznaczone. Czas przesiadki. Czas przesiadki normalny. Czas przesiadki. Rozkład jazdy. Czas przesiadki. Na górę. Zaznaczone. Normalny. Co najmniej 5 minut. Co najmniej 10 minut. Co najmniej 20 minut. Co najmniej 30 minut. Ulubione. Karta. No, już. Zaznaczone. Normalny. Okej. Okay. Zróbmy sobie, pozostawmy to tak jak jest. Czas. Czyli ten przycisk jazdy. Expand uaktywnia nam tak, dodatkowe rzeczy, rozszerzone rzeczy, jeżeli chodzi o szukanie połączeń. To jest coś takiego, tylko że my nie jesteśmy za bardzo w stanie określić, kiedy ten przycisk expand tak naprawdę nam działa. Bo proszę. Expand. Przycisk. On się ani nie zmienił na wciśnięty, zaznaczony, ani nie zmienił swojej nazwy. To jest po prostu przycisk expand. Ja teraz go. Expand. Klikam ponownie i to wszystko się chowa. Więc nie wiadomo, kiedy to jest uaktywnione, kiedy to nie jest uaktywnione. No ale tak to działa. To jest taka niedogodność programu Bilkom, z którą da się przeżyć, na szczęście. To teraz, Patryku, ja proponuję, żebyś ty pokazał u siebie, jak to wygląda, jak to działa. Więc tak, główna zakładka. Główne to okno programu, jeżeli go zaraz otworzymy na systemie Android, nazywa się Planner. Po prostu. Ono tam się nie nazywa, że rozkład jazdy, że coś. W języku angielskim ono nazywa się Plannerem i jest czymś w rodzaju chyba trochę tych wszystkich zakładek w jednym. Dlatego, że jak otwieramy. Mamy paseczkę powiadomień. Planner. Tu mamy. Krawędź i od krawędzi mamy. From. Edit box, Wrocław główny. Wpisujemy sobie, że powiedzmy chcemy dojechać sobie z Wrocławia. Ten przycisk teoretycznie ma nam wyciągnąć lokalizację. Zaraz pokażę na miejscu docelowym, dlatego że Wrocław główny mamy już wpisany, jak on jest w stanie wyciągnąć nam lokalizację. Tu. Edit box, przylewam. Wpisał sobie kropka, 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 pozycja obecna, kropka, kropka, kropka. Chciałbym powiedzieć mu, że jednak nie. Pozycja. Pierwszy przycisk. Edit box, your input. Czyli coś na zasadzie, to jest pole edycji, wprowadź tu swój tekst. Bardzo ambitne. Przycisk 39 niezaetykietowany. Numerki są losowe i za każdym uruchomieniem aplikacji się zmienią numerki etykiety przycisku. Jak słychać, nie zrobiło to nic. To jest powiadomienie na temat baterii, którym się na razie nie przejmuję za zbytnio. Critically low. Przyciski mamy pokowane. Nic nie wiemy, co czym się robi, a jedno mamy pole puste. Po prostu. Pole puste. Nie daje się nawet kliknąć.
Ja sobie klikam w pole puste. Pierwszy przycisk. W zasadzie nie robi nic. Pokazuję tę wersję dlatego, że niedawno aktualizacja Bilkom przeszła, aplikacja Bilkom na Androida przeszła aktualizację i właśnie takie rzeczy zaczęły się w niej dziać. Kiedyś było to dużo bardziej dostępne, aż tylu przycisków w ogóle nie było, ona była jeszcze bardziej skomasowana w jednym oknie. Drugi przycisk. To jest... nic. Może ten przycisk? Nie. Jak widać, przyciski robią coś prawdopodobnie wizualnego. Wróciłem zatem przyciskiem back do your input, czyli no, za wszelką cenę chcę wpisać tę lokalizację do i nacisnę drugi niezaetykietowany w tym momencie przycisk o etykietce 0. Tutaj zamigały mi ładnie okienka, łączył się z GPS-em, łączył się z komórką, BTS-em, stacją bazową. I też mam podane najbliższe dworce. Powiedzmy, że chcę dojechać sobie na dworzec. A powiedzmy na... Elegancko została nam wpisana nazwa tego dworca i od razu tutaj mamy do wyboru przycisk, ten do GPS-a, tu mamy data i czas też, wchodzimy w to takie nieopisane coś z tą datą, mamy okienko dialogowe. A jak to możesz zmienić tę datę na przykład? To jest bardzo ciekawe. Jeszcze niedawno był to normalny androidowy wybieracz daty, taki podobny do iOS-owego i było bardzo normalnie. Teraz... Trzeba z tym... Przytrzymałem długo. Wybór daty jest tekstem. A nie da się tego tekstu. A nie da się tego tekstu edytować? Spróbuję tego dokonać. Widzę pełno pustych obiektów na ekranie, dlatego że sobie włączyłem oznajmienie o obiektach, które nie są w ogóle odczytywane przez rozwiązanie dostępności. A i to też rozwiązanie dostępności TalkBack nie umie w nie klikać ani z nimi w żaden sposób reagować. Jak słyszymy, to jest tekst. Więc powiedzmy, że jestem w stanie ustawić datę tylko na teraz. Bardzo mnie to... Bardzo mnie to irytuje. I proszę państwa, ja od razu chcę powiedzieć, i ja przepraszam Patryk, że ci przerwę, ale ja od razu chcę powiedzieć, proszę państwa, ta audycja to nie jest na zasadzie, żeby pokazać wyższość jak iOS-a nad Androidem. Nad Androidem. Tak po prostu wychodzi. No. Jest. Takie są różnice.
Dobrze, że masz chociaż ten now i jeszcze pewnie tam później powinno być za 15 minut. Nie klikniesz, okej, okay, no czyli trochę tam się funkcjonalność programu ograniczyła. Ograniczyła, bardzo szkoda. To znaczy ja mam na to jeden sposób, miałbym na to jeden sposób, jeżeli chcemy znaleźć połączenie na jakąś inną datę, to trzeba sobie datę w telefonie przestawić prawdopodobnie. Pytanie, czy GPS albo sieć nam jej nie skoryguje. No właśnie. Ale okej. Okay. Najwyżej w komentarzu napiszę, jaki był odzew po zgłoszeniu błędu z datą, ewentualnie jak znajdę drogę do ustawienia tejże. Edit box, krawu główny, główną 33 na mele. Datem 20.30, główną 33 na mele. Edit box, główną 12 na mele. Lokalizacji z GPS-u. Edit box, I'm fanless, not it's can. Dane from edit box, to edit box, krawu główny, główną 33 na mele. Datem 20.30, 2013, no, data jest nieszczęsna. Now. Tak, chcę now. Departure. Departure, nasz arrival. Cel. Departure. W tym wypadku. Arrival. Lub arrival, czyli przyjazd. Departure. I czyli przyjazd tutaj albo odjazd, ustawiamy. Tak? Tak, to są takie obiekty typu nic, w które da się kliknąć i to się ustawi. Ale tak było od początku. Okay. Search jest też przyciskiem typu nic, który jak naciśniemy, wykona się akcja. Extended jest przyciskiem typu nic, który odpowiada w iPhone'ie przyciskowi Expand. Expand, tak. Nacisnę sobie go zatem. Edit box. Przez pole edycji. Też mam, możemy sobie tu wpisać. Środki transportu. Czas przesiadki. Ciekawe, czy to mogę zmienić. Tak, może. Inna sprawa, że nie ma tu minuty i 5 minut, jest minimum 10. Edit pop, pół tom, to, edit pop, pół tom, datę, 23, ale może teraz datę mogę zmienić. No to spróbuję jeszcze. Nie. Nie mogę zmienić. Szkoda. Bardzo szkoda. Dane from edit pop, to edit pop, pół tom, 33, unamele, mens of transport, al mens of transport, transfer, divet, dins, bot, licy, cleca, rager, dins, divet, connections. Direct connections. Przycisk typu nic, który mówi nam, że szukamy tylko połączeń bezpośrednich. Czyli przewóz. Wymagany przewóz rowerów. Tak. Jeżeli planujemy sobie przewieźć rowerek, to proszę bardzo, tu mamy pole. Tu mamy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Compartment for disabled travelers. Dinsbox, not ticket. Without compulsory reservation. To było, bez zdaje się, bez rezerwacji. Miejsc. Dinsbox, not ticket. Favorite street, not ticket. Dinsbox, not ticket. Tak. Favorite street, not ticket. Prawdopodobnie coś, co jest czytane jako pole wyboru, jest czymś w rodzaju zakładki, ale jest to zlokalizowane bardziej po boku niż na dole ekranu. Dunner street, ticket. Dunner street, not ticket. Tak, i to by się zgadzało teraz. Dlatego, że mamy favorites, ulubione. Planner, czyli takie śmiszne coś, rozkład jazdy połączone. Punkty w pobliżu. I rozkład jako taki, czyli przyjazd, odjazd, wykaz połączeń, jakby lista. Taki rozkład. Tak. Wszystkich połączeń, jakby tak mamy to zrobione. Więc różnica jest duża. Tak, więc możemy jeszcze pokazać ustawienia. Ciekawe, czym to wiesz co, ustawienia. To ja myślę, że teraz tak. Ja pokażę, jak się czyta tą trasę, którą ja sobie wyznaczyłem. Ty za chwilę pokażesz trasę, którą wyznaczyłeś sobie. Dobrze. Zobaczymy, jakie będą różnice. Odblokowuję ekran, bo się w międzyczasie oczywiście zdążył zablokować. Rozkład jazd Z, przestaw do, data. Tu mamy oczywiście to. Znak ulubione. Szukanie. Jest przycisk szukanie.
Stukam dwukrotnie. Rozkład jazdy. No i teraz wybieramy sobie jakieś połączenie. Z Skierniewice do Warszawa Centralna. Data: czwartek, 24 października 2013. 12:10. Favorites edit. Odej od. Przyj. TRW. Przez. Za. Odjazd 12, 11, przyjazd 13, 8, trwanie 0, 57, przesiadki 0, odjazd za, środki transportu TLK 91106. Takie mamy informacje przy każdym połączeniu. Odjazd 12, 55, przyjazd 14, 17, trwanie 1, 22, przesiadki 0, odjazd za, odjazd 13, 44, przyjazd 14, 37, trwanie 0, 53. Przesiadki 0, odjazd wcześniej, później, przycisk. I tu mamy takie rzeczy. W sumie może ja na szybko zmienię... Odjazd, 12, pasków, na szybko odjazd, zmienię jakąś miejscowość, odjazd, dlatego, odjazd, że tu mamy same odjazd, zero... zerową liczbą przesiadek. Tak. Zaraz to przestawimy. Odjazd, odjazd. Odjazd, Z, skierniewic, preload, połączenie, rozkład jazdy, przycisk wróć. Szybciutko. Rozkład, data, zaznaczone, data, przystaw do, Warszawa Centralna. Do. Data, jutro, zaznacz, przystaw do, przystaw, data, przystaw, do, Warszawa Centralna, pole wyszukiwania. Zmieniamy, edycja. Pojedziemy cel. Sobie do Iławy. Duże U, duże I, duże I, L, L, A, W, W, A, A. Nie chcemy się bawić z polskimi znakami, zobaczymy, czy znajdzie. Szukaj. Szukaj. Iława, Alfa. Iława Górna, Iława Miasto, Iława Główna. Iława Główna. Dobrze, jest. Z, skierniewic, rozkład jazdy. Przy okazji taka informacja, dobrze jest wiedzieć, jak nazywa się stacja, do której chcemy się dostać. Bo ja już niejednokrotnie miałem pokazane nie tylko stacje, jak na przykład wpisałem Iława, to wyskoczyło mi w pewnym momencie Iława Lidl. No, to raczej nie jest stacja, więc na to trzeba zwracać uwagę. Rozkład Z, mamy ze Skierniewic do Iławy Głównej. Szukanie, znak, szukanie. I wybieramy sobie przycisk szukania. Połączenia, rozkład jazdy. I zobaczmy, co my tu teraz mamy. Odjazd, odjazd 13, 28, przyjazd 18, 33, trwanie 5, 5, przesiadki 2, odjazd za, środki transportu. Dwie przesiadki. Dobrze. Połączenia. I teraz niestety muszę od razu powiedzieć, że to kiedyś działało lepiej, teraz działa gorzej. To znaczy odczytać te trasy się oczywiście da, ale fokus mi strasznie skacze po tych stacjach. Szczegół. Ale zobaczmy, o co chodzi. Tu jakieś data, graficzne Jumba, rzeczy. Stacja Skierniewice, odjazd 13, 28. Route start, PNB, 40027. Distrus Uredown, przycisk, stacja Kutno, przyjazd, 14, 38, odjazd, 14, 51, Route Hange, PNG, 15245, przycisk, 15, Distrus Uredown, przycisk, stacja Torun Główny, przyjazd, 16, 45, odjazd, 17, 13, Route Hange, PNG, L75111, Distrus Uredown, stacja Iława Główna, przyjazd, 18, 33. Zauważyliście Państwo, że tych stacji jest coś mało. Na każdej stacji musimy się przesiadać. Czy to są wszystkie stacje, na których się zatrzymuje ten pociąg? Nie. Tu pod każdą stacją pojawia się taki przycisk. Swoją drogą Route Hange PNG to oznacza, że to jest miejsce przesiadkowe. To sobie oczywiście można zaetykietować, jeżeli ktoś miałby ochotę. Dajmy na to. Mamy sobie tu powiedzmy ze Skierniewic. Jedziemy sobie pociągiem, który się nazywa tak 40027. To jest jakiś numer. Tak, niektóre są IC, niektóre mają IR, to są po prostu Interregio, Intercity i tak dalej, i tak dalej. I mamy tu przycisk Distlosuredovn. On się zmienia na Distlosuredovn. I teraz stacja Skierniewice, odjazd 13, 28. Route stop, stacja Mokra, przyjazd 13, 34, odjazd 13, 35. Route stop, stacja Żyrakowice Skiern, przyjazd 13, 38, odjazd 13, 39. Route stop, stacja Bełchów, przyjazd 13, 42, odjazd 13, 43. Route stop, stacja Bobrowniki, przyjazd 13, 47, odjazd 13, 48.
Route 100, stacja Łowicz Główny, przyjazd 13:58, odjazd 13:59. Route 100, stacja Niedźwiada Łowicka, przyjazd 14:04, odjazd 14:04. Route 100, stacja Jackowice, przyjazd 14:09, odjazd 14:10. Route stop PNG. Przy każdym mamy route stop PNG, to oznacza, że to jest przystanek. Stacja Zosinów, przyjazd 14:15, odjazd 14:15. Route stop stacja Żychlin, przyjazd 14:21, odjazd 14:21. Route stop PNB, stacja Bobrówniki, przyjazd, route, stacja Łowicz Główny. O, i właśnie to jest PNB. To, o czym mówiłem, cofnęło stacja, mi się. Route, stacja Jackowice, o trochę. Route, stacja Zosinów, route, stacja Żychlin, route, stacja Złotniki Kutnowskie, przyjazd, 14:28, odjazd, chyba się do 14, Kutna zbliżamy. 20, route stop, stacja Sklęczki, przyjazd, 14:34, odjazd, 14:34, route stop, stacja Kutno, przyjazd, o, i tu 14, będzie przesiadka. 38. Route stop, PNB, stacja Kutno, przyjazd, 14:38, route Handel, PNB. Dokładnie. I oczywiście w tym momencie te dalsze stacje, na których się zatrzymuje, mamy ukryte. Natomiast gdybyśmy chcieli, możemy sobie przejść niżej. 15245. O, na taki pociąg się przesiadamy. Disclosure down, przycisk. I tu znowu mamy disclosure down, przycisk, możemy odkryć kolejne stacje i tak dalej, i tak dalej. Przez wszystkie etapy naszej podróży możemy to robić. Później pokażę na przykład, jak można dodawać sobie jakieś stacje do ulubionych. Ale to za moment. Teraz, Patryku, kolej na ciebie. Zanim jednak przejdziesz do tematu, to ja jeszcze przypomnę namiary do nas. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, to Skype. Dziś pokazujemy program Bilkom, czyli rozkład jazdy na telefony. Pokazujemy w dwóch systemach, w systemie iOS i w systemie Android. Teraz czas na Androida. Android runda druga, że tak powiem. Tak, Android runda druga znowu będzie ciekawie, tylko tyle jestem w stanie powiedzieć. Będzie fajnie. Dajmy search. Tak, chcę wyszukać swoich połączeń upragnionych z Krakowa do Wrocławia, w zasadzie z Wrocławia do Krakowa. Earlier, mamy wcześniej pociąg o chyba 2 godziny, on tam daje wcześniej, to jest przycisk. Środa, 23 października, wiadomo, mamy datę. Ekran zablokowany. Dep ar ch dur. Chodzi o taka jakby tabelka, gdzie mamy, że przyjazd, tam czas, ilość przesiadek. Taka z pozoru fajna. 11:40, 18:59, 30, 7,4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 ,
Wiedząc, co jest czym, to okej. Natomiast... Ale to trzeba zapamiętać. Android nie ma w zwyczaju w ogóle w takiego typu tabelkach czytania kolumna wartość. Android czyta kolumnę jako jedną, wartość jako drugie. Trzeba sobie zapamiętać. Wybiorę to połączenie, dlatego że jest interesujące i ma trzy przesiadki. Connection details, szczegóły połączenia. Data i czas trwania. Numer pociągu. Tu mamy kolejną przesiadeczkę. 64 330 11 20 Lidice KS 40 634. Na koleje śląskie się przesiądziemy. 16 11 i 16 20 7 Katowice i 8. Mamy tu podane perony, bo to jest główniejszy dworzec taki. 4336 4336 4337. Tu mamy pociąg, który zmienia swoją numerację podczas trasy. Bardzo ciekawy przypadek. I Czakowa jako jeden, a później jako... Potem jako drugi, tak jest przemianowany ten pociąg. Nie mamy żadnych przycisków na tej liście. Ta lista jest po prostu czyściutka, pusta. Czyli nie możesz sobie zobaczyć, przez co będziesz jechał. Mogę. Na przykład tak.
Piękne ma piątko. Numer oblicy przeszkolenia limited. Numer oblicy. Jest takie coś pseudo strona internetowa, tak to wygląda ten interfejs tutaj. Bo to jest taka stronka jakby podsumowanie połączenia. Tak jakby wzięte ze strony rozkład PKP.pl po prostu. Taka, takie spracowane coś. 4336 tylko druga klasa, możemy sobie zobaczyć. Numer oblicy przeszkolenia limited. To też sobie możemy podejrzeć, jak w to kliknę. Media limited. Numer oblicy przeszkolenia limited. Mamy klasony. No tylko mi dalej, Patryku. Numer oblicy przeszkolenia. Natomiast ja chcę zobaczyć, przez co ja będę jechał w ogóle. No właśnie. To mnie bardziej interesuje, szczerze mówiąc. Rowerem nie będziesz jechał, więc... Chcę zobaczyć z Opola. Ale teraz ma iść się dwustronniczą. Please wait. Pobieram sobie dane. 64330. I od razu wchodzimy w szczegóły linii, czyli tak jakby Michał zrobił disclosure up, disclosure down na iPhone. Down. 64330. From limit. Przewozy regionalne. Numer oblicy przeszkolenia limited. Mamy klasony. I znowu mamy stronkę. Cudowną. I znowu się nie możemy dowiedzieć. Dokładnie. Panowie z Bilkoma, wielki palec wskazujący, żeby nie powiedzieć, że inny. W kierunku zmienionej parę miesięcy temu. Kiedyś było lepiej, to był normalny, czysty tekst. I się nie da przejrzeć. 64300. Patrzymy eksploracją. Bo to było gesturami, a teraz patrzymy eksploracją, czyli mizianiem, rysowaniem dziwnych kształtów na ekranie. Po prostu dotykasz sobie w różnych miejscach ekranu. 64300. A dokładniej systematycznie w miarę jadę w dół. 64330. Kibeliner room. 13, 13, 27, 13, 28, Opole Groszowice. O, 13, 41, 13, 40, Matanów Opolski. 13.47, 13.47, Kamień Złowski. 13.55, 13.55, Krzemiszów. 14.04, 14.04, Strzelce Opolskie. 14.11. O, i teraz nawet działają eksploracja, czyli trzeba fokus umieścić eksploracją w polu z tą listą, z tą tabelką i wtedy już działają nawet gestury typu iPhone'owego, prawo-lewo, fliki. Trzeba po prostu tę tabelkę znaleźć. Tak. Jak się znajdzie... 14.15, 14.16, Profuin. 14.18, 14.19, Ligota Toszecka. 14.22, 14.23, Toszek. 14.29, 14.29, Paczyna. 14.34, 14.34, Pyskowice. 14.38, 14.39, Gliwice, Kuźnica. Line Details. I znowu musimy, i zjechał nam fokus, bo się odświeżyły dane. Zatem znowu musimy szukać... 14.44, 14.38, 14.39, Gliwice, Kuźnica. Chyba tu skończyłem. 14.41, 14.42, Gliwice, Łabędy. 14.49, Gliwice. O. I koniec tej linii, dlatego że dalej musimy się przesiąść. Mogę sobie pokazać ładną mapkę, ale przycisków do powrotu jakby nie mam. Muszę nacisnąć fizyczny przycisk back. I cofnąć się po prostu o krok w tył. Okazuje się, że notka, można... że nie gwarantujemy wam informacji, dokładności informacji, wiarygodności. A ja tu jeszcze chciałem pokazać przy tym połączeniu, że sprawdzić, czy w iOSie też mamy pokazaną informację o peronie, na którym się zatrzymujemy. Zaraz zobaczymy, bo ja to ostatnio, zdaje się, widziałem, ale... Podjazdy. Info. Czy... Stacja Król Test. Dobrze. 15204. Bistro Zuredowy. Stacja Toruń Główny. Przyjazd. 16.45. Odjazd. 17.13. Route Handel. To tu niestety nie ma. Stacja Iława Główna. Przyjazd. 18.33.
No nie, nie pokazuje się niestety informacja. A propos peronów na przykład. Ostatnio miałem wrażenie, że gdzieś mi mignęła takowa informacja, na którym... Ale ona w Androidzie się... też jest nie wszędzie, tylko przy jakichś pociąg mniejszych zatrzymuje. Takich... Tak, na przykład przy Warszawie. Przy Warszawie często była, ale ostatnio gdzieś ją zauważyłem na większej ilości tras, więc być może to tak akurat. Dobrze, taka ale teraz... remontów i jeździ. Tak, ale teraz chciałbym pokazać na przykład, co możemy sobie zrobić z taką stacją Iława Główna, która nam tu się pokazała. Stacja Iława Główna. Wchodzimy sobie do środka. Szczegóły. Lokalizacja. Iława Główna. Zaplanuj podróż teraz dotąd. Zaplanuj podróż dotąd. Zaplanuj podróż stąd. Odjazd ukośnik przejazd. W pobliżu. W pobliżu. Dodaj do ulubionych. Ulubione. Karta. I właśnie. To jest dosyć istotna rzecz. Dodaj do ulubionych. Jeżeli mamy jakieś miejsca, do których często, albo z których często się przemieszczamy, warto je dodawać do ulubionych, bo jeżeli dodajemy sobie do ulubionych, to później łatwiej jest nam się zorganizować, wyszukać te połączenia. Więc ja sobie na przykład Iławę teraz dodam do ulubionych. Dodaj do ulubionych. Iławę Główną. Usuń z ulubionych. Dodajmy. O, od razu pojawia nam się rzecz usuń z ulubionych, zmienia się ten przycisk, który też zresztą nie jest opisany jako przycisk, ale całe szczęście można w niego kliknąć. A jak to u ciebie, Patryku, jest z tymi ulubionymi? Możesz każdą stację dodać sobie do ulubionych? A zaraz zobaczymy. Szczerze, takie funkcje mnie akurat nie interesowały w tej aplikacji, więc w ogóle nie wiem, idę na zupełny tak zwany żywioł, można powiedzieć, po ostatnim update'cie. No więc sprawdźmy. Odblokowuję sobie telefon. 14, dlatego, że też lubi się zablokować. 14, 34, Pyskowice. A powiedzmy, Pyskowice ładnie brzmią, więc puf. Naciskam sobie na Pyskowice. Pyskowice. 14, 34, 2013. I tutaj widzę szczegóły połączenia. Widzę cudowną stronkę znowu, ale eksploracja jak zwykle jest lepsza. Mamy, bo stronka jest stronką, ale eksploracja jest prawie jak Chuck Norris. Pyskowice, Pyskowice, Plantrip, From Pyskowice. Zaplanuj podróż z Pyskowic. Lokacje w pobliżu. Mapa okolicy. Zaplanuj do Pyskowic. Rozkład na stacji Pyskowice. Nawigacja do Pyskowic za pomocą aplikacji zewnętrznej. Otworzy się główny androidowy GPS. O, i tu sobie chyba... A nie. Nie ma tak dobrze. Nie można dodać do ulubionych. Nie można. A to się... Przynajmniej nie znalazłem tak na szybko tej kontrolki, aby a to jednak dodać. Dodawanie do tych ulubionych to się przydaje czasem, bo później się to naprawdę łatwiej wyszukuje i chociaż zaraz zobaczę. Pojawia się to... Przejdę na zakładkę Favorites. Trzeba nacisnąć na gwiazdkę, tylko... Na gwiazdkę. Niestety gwiazdki nie ma. I to w zasadzie tyle i nagle... Może wrócę się do... Dobrze, to skoro ty, Patryku, pokazałeś zakładkę ulubione, to ja teraz pokażę też zakładkę ulubione w Bilkomie w iOSie. Naładowana stop. Środa, odblokuj. Odblokujemy. Bilkom. Szczep zaznaczone. Rozkład jazdy. Karta. 2 z 5. Zaznaczone. Ulubione. Ulubione. Co my tu mamy w ulubionych? Ulubione. Kurs w kierunku. Na Iława Główna. Iława Główna. Więcej informacji. Przebieg. Bistro Surelit. Iława Główna. Więcej informacji. Ale od góry może. Zaznaczone. Cele. No mamy tak. Cele. Połączenia. I mamy połączenia. Możemy i cele, i połączenia sobie dodawać.
do ulubionych. Edycja. Przycisk. Możemy oczywiście edytować, możemy usuwać, jeżeli coś tam dodaliśmy do ulubionych, to nie jest żaden problem. Ulubione, kurs w kierunku. Nagłówek. Ulubione, kurs w kierunku. I teraz. I ława główna. I ława główna. Więcej informacji. Przebieg. Disclosure Elite. Przycisk. Znak copyright 2013. No i co to jest ten disclosure rights? Przebieg. Cele. Przebieg. Nagłówek. Edycja. Kurs do. Nagłówek. Znak copyright. Zaznacz. Znak. Więcej informacji. Warszawa Central. Warszawa Central. Więcej informacji. Skierniewice. Więcej informacji. I ława główna. Kurs do. Edycja. Przycisk. Tutaj są po prostu stacje, których ostatnio używaliśmy. Cele. Przycisk wróć. To są cele. To są cele, czyli to, gdzie były w ogóle wyszukiwane. One nam się tu automatycznie dodają, z tego co widzę, bo ich nie dodawałem, a teraz widzę, że są. Jeszcze cofnę się na moment. I oczywiście, gdybyśmy weszli, możemy sobie także zaplanować podróż. Wchodzę sobie w ławę główną. Jeszcze to od razu tak na szybko pokażę. Ława główna. Połączenia. Połączenia. Reload button. Z. Aktualna pozycja. Do. Favorites edit. Przyj. TRW. Przez. Za. Odjazd. 21. 24. Przyjazd. 7. No właśnie. I mamy. TRW. Przyj. Odejo. Favorites edit. Z. Aktualna pozycja. Aktualna pozycja do iława główna. 23 października. Odjazd. 21. I w tym momencie z GPS-u pobierana jest aktualna pozycja. Z tym, że czasem może się okazać, że te połączenie wcale nie będzie takie bardzo bliskie nas. Ja dziś się bawiłem tą funkcją i okazało się, że z Rawy Mazowieckiej wymiotło mnie aż do Żyrardowa, gdzie to jest około 40 km, ale połączenie miałem za niecałą godzinę, więc coś za coś. Zobaczmy to najbliższe połączenie, skąd będzie. Wejdźmy sobie w to połączenie. Data, stacja aktualna pozycja, odjazd 21, 24. Route start, dojazd 28,7 km, 1 godzina, 1 minuta. Show map, stacja Skierniewice, przyjazd 22, 25. Show map. No nie, wygląda na to, że. 28,7 km. Że do Skierniewic. Tylko chciałoby mnie zaprowadzić teraz, więc nie jest źle. Połączenia, przycisk. Więc nie jest źle. Ale czasem ten GPS, no warto brać na to poprawkę i jednak warto tak samemu sobie przemyśleć, skąd chcemy jechać. Bo to jest jednak komputer, komputer może nas zaprowadzić w różne miejsca. Jeszcze na moment się przemieszczę na zakładkę. Zaznaczone. Rozkład jazdy, lokalizacja. Rozkład, tak. Rozkład, data, zaznaczone, szuk, znak ulubiony. I już niestety wyszedłem z tego połączenia, więc na szybko wejdę. Znak ulubiony. Zdaje się, że się już to poprzestawiało, ale dobrze, bo chciałem tylko pokazać jedną rzecz. Kiedy jesteśmy na samym dole tego połączenia, to mamy jeszcze jedną rzecz, która może nam się przydać, mianowicie zapamiętaj w kalendarzu. To tak dla zapominalskich można sobie ustawić jeszcze jakieś dodatkowe przypomnienie. Integruje z aplikacją Apple Kalendarz, tak. Czy jak? Tak, integruje się z aplikacją. Ja to pokażę, proszę zapamiętaj bardzo. Zapamiętaj w kalendarzu. Uwaga, wybierz kalendarz. Dom, przycisk. Wybierz praca, kalendarz, przycisk. Dom, praca. Wybieram sobie tutaj. Mogę sobie ten, mogę swój prywatny. michalmałpadziwisz.net. To akurat jeszcze nawet do kalendarza googlowskiego mi się zapiszę, więc sobie zapiszę. O. Uwaga, zapisz w kalendarzu. Zmiany w kalendarzu zostały zapamiętane. Przycisk. OK. Zmiany w kalendarzu. OK. Przycisk. I bardzo charakterystyczny OK w wykonaniu Zosi. OK. Szczegóły. Jest dobrze. Tak wygląda zakładka rozkład. Rozkład jazdy, możemy sobie, a właściwie lokalizacja, bo my połączenie pokazywaliśmy z lokalizacji. Ty, Patryku, pokazałeś rozkład jazdy, taki typowy rozkład, więc ja to może tak na szybciutko pokażę. No właśnie u mnie to jest jakby jedna zakładka. Tak, a u mnie są dwie. Lokalizacja. Karta. Jest lokalizacja, mogę sobie bezpośrednio z tej lokalizacji wyjść do rozkładu, a mogę na podstawie GPS-a. A mogę sobie także po prostu. Lokalizacja. Zaznaczone. Rozkład jazdy. Rozkład jazdy. Zaznaczone. Rozkład jazdy. Z. Aktualna pozycja.
No właśnie. I teraz mam tak, aktualna pozycja, ale to aktualna pozycja mogę oczywiście wyedytować. Klikam sobie to po prostu, stukam dwa razy. Pole wyszukiwania, edycja, wybierz punkt początkowy. Wybierz punkt początkowy i teraz mogę wpisać, a mam tu między innymi jeszcze na ekranie, powyżej klawiatury. Warszawa Centralna, Skierniewice, Piława Główna. Ostatnio używane trasy, ostatnio używane stacje, plus rzeczy, które mam dodane do ulubionych. Więcej informacji, Piława Główna, Skierniewice, Warszawa, Duże Tło. Więc na przykład mogę sobie wybrać, powiedzmy, od razu, na szybko, bo często, często na przykład załóżmy, że z Warszawy Centralnej się poruszam, okay, więc Warszawa Centralna. Data, dzisiaj, rozkład, szukanie, szukanie, tak. Przystęp do Iława Główna. Do Iława Główna, to już zostawmy tę Iławę Główną, albo na przykład... Przystęp do Iława Główna. No nie, zmieńmy, dobrze, zmieńmy. Pole wyszukiwania. Powiedzmy, wybierzmy się do Krakowa. Duże M, duże K, duże K, E, R, A, A, K, K. O, Q, W, W, szukaj. Wybieramy się do Krakowa, zobaczymy, co znajdzie w Krakowie. Kraków Balice, Kraków Medyniki, Kraków Łobzów, Kraków Prokocin, Kraków Zabłocie, Kraków Bonarka, Kraków Siedzina, Kraków Bieżanów, Kraków Batowice, Kraków Krzemionki, Kraków Biznes Park, Kraków Medyniki Wa, Kraków Ławiewniki, Kraków Dworzec PK, Kraków, Kraków, As, Kraków, 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 Kraków Medyniki Wa. Kraków Główny? Kraków. Pole wyszuki, wymasz, anuluj, Kraków Główny. O, na samej górze. Kraków Płaszcz, Kraków, Kraków, anuluj, przy, Kraków Płaszów, Kraków Balice. Tak? Anuluj. O, i niestety to też nie zawsze to chce działać, bo raz mi odczytał Kraków Główny. Kraków Balice, Kraków Płaszów, Kraków Płaszów, Kraków Płaszcz, Kraków, Kraków Medynik, Kraków Obzów. A teraz nie chce. Kraków Obzów. Więc... anuluj. Ja myślę, że to pod przyciskiem anuluj to puste, to jest Kraków Główny. Zaraz się o tym przekonamy. Rozkład jazdy. Data. Zaznaczone. Data. Przystęp do Kraków Główny. Tak. Żeby nie było, że tylko Android jest takim programem, który... takim systemem operacyjnym i TalkBack, który... w którym dzieją się różne dziwne rzeczy. W iOSie też i na to uczulam, jeżeli czegoś nie widać w tej liście znalezionych rekordów, to być może to jest jakieś puste miejsce, warto to sprawdzić, albo po prostu zawęzić nasze kryterium, pisząc na przykład Kraków Główny, jeżeli dokładnie znamy nazwę stacji, no to wtedy wyszuka nam tylko jedną pozycję i nie ma wątpliwości, że to jest to, o co nam chodzi. Przystęp do, data, zaznaczone. No i teraz mamy datę, przycisk, odjazd, przyjazd szukanie, przycisk, i szukanie, więc szukamy. Połączenia. Z, Warszawa Centralna, do, Kraków Główny, data, środa, 23 października 2013, 19.56. No, 19.56 to już raczej nie jest aktualne. Favorites edit, odejo, przy, ter, prze, za, odjazd, 20.56, przyjazd, 6.40, trwanie, 9.44, przesiadki 1, odjazd za 58, środki transportu TLK 407, TLK 403. Tak, i to są te rzeczy, teraz moglibyśmy sobie znowu chodzić po tym i obserwować, co też tam się dzieje. I przeglądać sobie rozkład, jeżeli mielibyśmy taką ochotę. To teraz, Patryku, może jeszcze pokażesz nam jakieś funkcje Bilkoma, które warto... Intryguje mnie zakładka ustawienia pokazać w menu. Co możemy w ogóle zmienić w tej aplikacji dla systemu Android? No to ja potem mogę też pokazać, co możemy zmienić w Bilkomie w iOSie. Dobrze, skoro tak, to okej, to pokaż. Bo to jest rzecz, która jest bardzo często... Może ktoś dzwoni do mnie, może właśnie w sprawie aplikacji Bilkom. Ale... raczej nie. Opowiem mu o wrażeniach potem i o braku zmiany daty. Dobrze. Więc teraz pokaż o, może... Save in calendar, tu mogę zrobić w menu, kontekstowo. Ale nie słychać nic niestety u nas. Już. Save in calendar. Dice of operation. Opposite direction. Same as favorite. More. To się robi w menu. Same as favorite. Ale more. More. Expand. Settings. About. More. Expand. Settings. Bilkom. Settings. Czyli te wszystkie rzeczy przydają się. Jednak mamy menu i to menu jest nam do czegoś potrzebne. Tak. Po prostu nie ma tego wywalonego na wierzch, jest menu. Tak, menu. No tak. W iOSie nie ma menu, to settings. Trzeba było sobie inaczej poradzić. A co mamy w settings? Language. 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 Polski.
litera 440, litera 443, litera 441, litera. To jest chyba rosyjski? Tak, to jest polski, rosyjski. Polski, polski. Ale klikom. Edit punktom 50, nie, cel. Edit box, punktom 50, data, cier, 20, już jesteśmy. Data, cier, 20, 30, 20, 20, 30, 20, 30, 20, 20, 20, 30, 20, 30, 20, 20, 5. Chyba, że w menu, ale wątpię. Nie, menu nie działa. Czyli daty w Androidzie nie da się niestety zmieniać. Mechon, podróż pomrowna, ustawę mechon. Podróż pomrowna. Ustawienia. Ustawienia. Klikom. Ustawienia, język polski, wielkość czcionki średnia. Aktualizacja danych, najnowsze dane z serwera. Usunięcie zapamiętanych połączeń, usuń wszystkie połączenia zapamiętane na tym urządzeniu. Adres data mechon. Przywrócenie ustawień domyślnych, usuń dane i przywróć konfigurację początkowo. Opis aplikacji, informacje o funkcjach. Regulamin aplikacji, klikom. Ulubione, fit, not, fit, połączenia, cwik, lokalizacja, podjazdy, cwik. I to jest wszystko. Czyli ustawienia są w takim stylu iOS-owym zrobione troszkę. Nie. Ustawienia w stylu iOS-owym Bilkoma, to ja zaraz pokażę. To są jeszcze lepsze ustawienia. Chodzi sobie do ustawień. Ustawienia ogólne. Dwie tapety, prywatność, mapy. Kom, Bilkom. Przycisk. W ustawieniach Bilkoma w iOS-ie mamy tylko. Wyłącz Bilkom. Uwaga. Zresetuj aplikację. Wyłączone. To jest tyle. Tyle mamy w ustawieniach Bilkoma, które mamy do dyspozycji. Ja teraz może proponuję, żebyśmy jeszcze pokazali, bo to jest też dosyć ciekawe, chociaż tak bardziej dla tych, którzy interesują się rozkładami i różnego rodzaju sprawami z tym związanymi, zakładkę, która się nazywa odjazdy. Ty to masz, Patryku? Odjazdy. Tak. Czy ty te masz, zakładkę? Chyba masz. Mogę zobaczyć zaraz, bo u mnie to się nazywa jako... Chcę wyjść z aplikacji. Jedno pytanie od naszych słuchaczy, które właśnie zasygnalizował realizator Tomek Bilecki. Czy ta aplikacja jest płatna? Nie, ona jest zupełnie jest bezpłatna. Zarówno w iOSie, jak i w Androidzie. Editbox, Mrocław, punktom 50, cel. Editbox, punktom 50, data, firma, teraz, podjazd, przyjazd, szukaj. Dalsze opcje. Ulubione, cwik, not, cicket, połączenia, cwik, cicket. Lokalizacja, cwik, not, cicket. Odjazdy, cwik, not, cicket. Jest. Odjazdy, editbox. Jest zakładka odjazdy. I to jest bardzo ciekawe, bo wybieramy sobie jakąkolwiek stację i możemy zobaczyć, co z tej stacji gdzieś jedzie. Punktom 20, data, firma, jeszcze, teraz. Odjazd. Przyjazd. Szukaj. Dalsze opcje. Ulubione, cwik, not, połączenia, cwik, not, lokalizacja, odjazd. Odjazdy, stacja. Editbox. Ja wiem, wybiorę sobie... Ekran zablokowany. Co by sobie wybrać? Czego czyta Mielno, tego nie rozumiem, ale okej. Mielno to Szalińskie. A to niech będzie co odjeżdża z Mielna, jeśli w ogóle coś odjeżdża. Ulubione, cwik, no, połączenia, cwik, ulubione, dalsze, szukaj, przyjazd. Szukaj, przyjazd, odjazd. A to może... Chyba musisz kliknąć jeszcze szukaj. Spokojnie. Przyjazd, szukaj. Odjazdy, Mielno to Szalińskie, odjazdy, wszystkie środki transportu. Podjeżdż do użytku w trybie offline. Nie znaleziono połączeń. O! Ciekawą stację wybrałem zatem. Tak. Edit podjazdy. Może spróbuj pobrać dane z GPS-a. Ciekawe, czy ci się uda. Podjazdy, stacja. Żeby pokazał najbliższe stacje. Punktom 20, unawele. Editbox, wprowadzone dane, stacja. Punktom 84, unawele. Punktom 45, unawele. Ale aktualna pozycja ustalania współrzędnych. Proszę czekać przy full stop anul. Klikom, ale proszę czekać podróż. Klikom. Wybór lokalizacji, rolna 6, pokaż mapę 3 full stop. Nawet? Kraków zabłocze 2342 m. Wyszukał nadzwyczaj dobrze. Jest mniej więcej... 700 metrów ode mnie. Kraków Krzemionki 2575 m. Kraków Ponarka 2660 m. A to wybiorę sobie jakiś niszowy dworzec, na przykład. Editbox, Kraków Ponarka. Punktom 20, unawele. Data, firma, teraz podjazd, przyjazd, szukaj, dalsze opcje, szukaj.
Odjazdy. Kraków Ponaka, odjazd. 20.30.2013. Odjazd w kierunku peron. 20.50.2020.2020.0 do Kraków Główny. 21.14.33.27 do Suchareckicka. 7.24.10.2013. 5.27.34.431 do Matowice. 5.35.5.020 do Kraków Główny. I mamy w takiej formie prezentowane informacje. Tak, jako... i teraz gdybyśmy w to weszli, możemy się też oczywiście z tym zapoznać. Proszę czekać powrót. Możemy. Informacja o trasie. 34431. Do Matowice. Stronka internetowa, zatem eksploracja w ruch. 5.26, 5.23, 5.11, 5.21 Kraków Płaszów. 5.23, 5.24 Kraków Krzemionki. 5.26, 5.27 Kraków Ponarka. Czyli wracamy do... tego typu interfejsów, w którym byliśmy przed chwilą przy przeglądzie całej trasy. To są po prostu szczegóły trasy. W menu teraz możemy zatem zobaczyć sobie... Ukrycie pociągu, ustawienia, opis aplikacji. Ukrycie pociągu. Cokolwiek by to było. To jest chyba to, że on... Ikon. Informacja 30. 5.06, 5.05, 5.11, 5.21 Kraków Płaszów. 5.5, 5.21, 5.32, 5.33 Kraków Swoszowice. 5.38, 5.38 Kraków Sigina. 5 połączenia z Wichnowcickie, 5.43, 5.43 Kamia. 6.33, 6.33 Armał Średni. Boże tak. 5.43 Ukryje Pociągu. 5.05, 5.07 Kraków Zabłocze, 5.03 Kraków Główny. 3.03 To być może jest jakaś kwestia bardziej wizualna. Być może. No niestety ze względów technicznych ten ostatni fragment przedstawię tylko ja. Mamy dziś spore problemy z łącznością, ale no mam nadzieję, że drodzy Państwo macie mniej więcej obraz tego, w jaki sposób aplikacja zachowuje się na Androidzie. Szkoda, że tej daty nie da się ustawić. No niestety, to jest taki problem. Natomiast ja teraz jeszcze szybciutko chciałbym tylko pokazać, jak w iPhone'ie wygląda zakładka rozkład odjazdy. Naładowana stop. Natomiast w iPhone'ie zakładka odjazdy wygląda następująco. Odblokuję sobie ekran. Przechodzimy sobie na zakładkę odjazdy i wybieram sobie teraz aktualną pozycję. Stacje w pobliżu. Powrót. Przycisk wróć. I mamy tu coś takiego, co nazywa się aktualna pozycja, czyli znowu sczytujemy sobie dane z GPS. Stacje w pobliżu. Dąbrowice Skier 22,6 km. Jeżów 20,2 km. Przyłęk Duży 24,5 km. No i dajmy na to, mamy Przyłęk Duży. Więc wybieram sobie te stacje. Kierunek. Zaznaczone. Odjazd. Przyjazdy. Reload button. I mogę się dowiedzieć, jakie pociągi tu przyjeżdżają, jakie odjeżdżają na te stacje. Stacja. I z tej stacji. Przyłęk Duży. Więc mamy stację Przyłęk Duży. Kierunek. Stacja. I teraz sobie czytamy. Data. ESR października 2013. 20.17. Nie znaleziono odjazdów. Znak copyright. No, i okazuje się, że nie znaleziono odjazdów, a może coś przyjeżdża na tę stację. Reload button. Przyjazdy. Przycisk. Zaznaczone. Przyjazdy. Kierunek. Data. Nie znaleziono przyjazdów. No, okazuje się, że też nic nie przyjeżdża. Taką jakąś widocznie małą sobie stację wybrałem. Więc jeszcze raz wybieram sobie stacja Przyłęk Duży, w to wchodzimy. Teraz znowu wybieram sobie aktualną pozycję, żeby z GPS-a sczytało mi parametry. No, Skierniewice to myślę, że będzie na tyle duża stacja, że coś tu będzie przyjeżdżało na tę stację i coś z niej będzie odjeżdżało. Zaznaczone. Reload. Odjazd. Odjazdy wybieramy sobie. Przyjazd. Reload. Stacja. Kierunek. Data. Odjazd. Numer pociągu. W kierunku. Peron. Odjazd. 20. 20. Opóźnienia odjazdy plus 5. Środek transportu TLK 19507. W kierunku Łódź Kaliska. Odjazd. 20. 23. Środek transportu 4021. W kierunku Łowicz Główny. Odjazd. 20. 35. Środek transportu KM 9236. W kierunku Warszawa Wschodnia. To mamy w odjazdach, a co nam przyjeżdża do Skierniewic? Stacja, kierunek, stacja, reload, przyjazdy, przyjazdy, zaznaczone, kierunek, data, przyjazd, numer pociągu, z kierunku, peron, przyjazd, 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 20, 18, opóźnienia przejazdy plus 5, środek transportu TLK 19507, z kierunku Warszawa Wschodnia. Przyjazd 20, 33, opóźnienia przejazdy plus 0, środek transportu KM 237, z kierunku Warszawa Wschodnia.
ten pierwszy pociąg widać, że będzie opóźniony o około 5 minut. Także to już jest, myślę, że dosyć istotna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą po prostu być na bieżąco. Jeżeli kogoś interesuje tego typu kwestia, jeżeli kogoś interesują różnego rodzaju takie informacje dotyczące kolei, bo średnio mi się chce wierzyć i mogę sobie wyobrazić, żeby na tej podstawie jakoś planować sobie podróż, ale dobrze, że taka funkcja jest, można się z nią zapoznać, jeżeli ktoś miałby na to ochotę. I tak wygląda, proszę Państwa, aplikacja Bilkom. Dziś zaprezentowaliśmy ją w nietypowy sposób i może trochę w taki chaotyczny, bo pokazywaliśmy w sumie te aplikacje na dwa systemy operacyjne, na iOS i na Androida. Mam nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. No, na Windows Phone'a tej aplikacji nie pokażemy, choćbyśmy chcieli, ale jest światełko w tunelu, że Windows Phone 8 ma być dostępny dzięki temu, co Code Factory ma wprowadzić na ten system, więc jeżeli będziemy wiedzieć coś więcej, to na pewno o tym poinformujemy i wtedy być może będzie sens, żeby Bilkoma pokazywać, o ile oczywiście ta aplikacja od Code Factory będzie obsługiwała aplikacje zewnętrzne. Ja bardzo serdecznie dziękuję i przypominam, że aplikację Bilkom za darmo można pobrać ze sklepów konkretnych, tak jak Google Play dla Androida, jak App Store dla iOS-a, czy Marketplace dla Windows Phone 8. Dziękuję Patrykowi Faliszewskiemu, który pokazał Bilkoma na Androida. Dziękuję naszemu realizatorowi Tomkowi Bileckiemu, który dzielnie trwał za konsoletą. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.